Keto wtorek, odcinek 66. Cześć, z tej strony Joanna Sarwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy można być w ketozie, będąc na wakacjach all inclusive. I podzielę się z Wami moim doświadczeniem z tygodniowego żywienia hotelowego. Zapraszam. Moi drodzy, nie tak dawno wróciłam z Legia Family Camp, gdzie jestem głównym koordynatorem całego tego wyjazdu. Jest to wyjazd dla rodzin z dziećmi. Spędzamy czas bardzo aktywnie, na sportowo. Ja prowadzę też warsztaty świadomego rodzica, również warsztaty z odżywiania. Są treningi fitness, treningi piłkarskie, masa gier terenowych i ogólnie bardzo dużo się dzieje. W tym roku byliśmy w Gniewinie, w hotelu Mistral. To jest ten hotel wybudowany na Euro 2012, w którym reprezentacja Hiszpanii mieszkała, więc jest to naprawdę mega obiekt i naprawdę dużo się działo. Powiem Wam, że zależało mi na tym, żeby być w ketozie, no bo będąc w ketozie po prostu mam jaśniejszy umysł, więcej energii i przy tak dużej ilości pracy i umysłowej, i fizycznej, po prostu jest to dla mnie łatwiejsze. Dlatego też zmierzyłam sobie po tygodniu kampu ciała ketonowe i ku wręcz mojemu zaskoczeniu miałam 1,8. Dlatego też podzielę się z Wami moimi sposobami na to, jak w tej ketozie być właśnie na wyjazdach. Po pierwsze, miałam ze sobą olej MCT, miałam ze sobą takie batony orzechowe, ale ich Wam nie polecę, bo one są z zagranicy i strasznie długo do mnie szły i w ogóle było z tym mega zamieszanie. Mam nadzieję, że w Polsce niedługo też już będą takie batony, ale może to być po prostu też masło orzechowe czy orzechy. Jakaś taka przekąska, jeżeli rzeczywiście po treningu jesteśmy głodni. Może to być też, niektórzy bardzo lubią pastę kokosową czy pastę migdałową, więc to są takie keto przekąski na szybko, które po prostu możemy sobie zaserwować. Miałam też ze sobą moje słynne, wspaniałe keto crackersy z E-Superfood i wegesmalczyk, który uwielbiam, który głównie w składzie ma olej kokosowy i różnego rodzaju przyprawy, też z E-Superfood. Ale powiem Wam, że w sumie nawet nie bardzo te crackersy jadłam, bo jakoś tak jak schodziłam na śniadanie, obiad i kolację, to po prostu nie zabierałam tego ze sobą. I to tak naprawdę by było na tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które ze sobą zabrałam. Głównie olej MCT, który po prostu piłam sobie przed każdym posiłkiem. I jeżeli chodzi o jedzenie, to uwierzcie mi, że tego nawet nie miałam czasu wpisywać w Carb Managera, Fitatu, MyFitnessPala i żadne inne aplikacje. Nie ważyłam tego oczywiście i nie sprawdzałam, ile tak naprawdę jem. Jadłam intuicyjnie i ja też już tak od dłuższego czasu w ogóle robię też w domu. I naprawdę można pojeść sobie dobrze i smacznie, będąc w ketozie i jak widzicie z niej nie wypadając, mimo tego, że nie zawsze mamy pewność, że to jedzenie jest takie w 100% ketogeniczne, bo może coś tam dosypali, jakiegoś cukru czy jakiś sos jest z takich składników, które niekoniecznie na keto są dobre, no ale jednak summa summarum można. No minusem było to, że codziennie prawie jadłam jajka i jajecznicę, znaczy to super, była bardzo dobra jajecznica, ale troszkę już była monotonna. Natomiast no, jeżeli chodzi o śniadanie, to nie miałam zbyt dużego wyboru, więc głównie były to jajka i talerz sałaty polanej oliwą z oliwek. Ja na samym początku poprosiłam po prostu, żeby u nas zawsze oliwa z oliwek stała, więc były trzy rodzaje różnych oliw z oliwek. Były zawsze oliwki, były jakieś tłuste sery, ale ja akurat teraz raczej jadam beznabiałowo, więc głównie właśnie polegałam na tej oliwie. Było masę kiełków, więc pod tym kątem ten mój talerz zielony był naprawdę bogaty. I to było moje śniadanie. Do tego, jak wiecie, często w hotelach są takie porcjowane masełka, więc u nas po prostu leżało takie prawdziwe masło i ja sobie robiłam kawę kuloodporną. Czasem ją brałam, bo mam ze sobą blender i blendowałam, a czasem po prostu do kawy z ekspresu dawałam sobie właśnie jedno masełko, mieszałam, wypijałam i to było moje śniadanie. Jeżeli chodzi o obiad,
to było różnorodnie, bo były różne rzeczy do wyboru z racji tego, że to też był kamp dla rodzin z dziećmi, również takimi czterolatkami, no to wiadomo, że to jedzenie musiało być dopasowane do dzieci. I raz się tak zdarzyło, że były jakieś kotlety panierowane, więc ja po prostu tą panierkę sobie ściągnęłam. I to nie tylko ze względu na keto, ale też ze względu na to, że ja po prostu nie mogę jeść glutenu. Więc tak czy inaczej u mnie panierka po prostu wylądowała na talerzu obok i jej nie zjadłam. Natomiast jadłam ryby, codziennie była praktycznie jakaś ryba, więc ja sobie jadłam na obiad ryby i znowu do tego talerz sałatek, czasem były jakieś brokuły, kalafior, więc czy cukinia grillowana, więc tego typu warzywa i polewałam to obficie oliwą z oliwek i dodawałam sobie również, jeżeli mięso było dość chude, to dodawałam sobie właśnie znowu do tego to masełko. A jeżeli chodzi o kolację, to nawet miałam w planie tych kolacji nie jeść, bo zazwyczaj jem dwa posiłki, ale jednak przy tak dużym wysiłku fizycznym i przy tym, że te obiady były koło godziny 13, no to rzeczywiście tą kolację jadłam. I znowu zazwyczaj były to sałaty, było to mięso, ale naprawdę wybór był bardzo duży, więc tak wydaje się, no mięso z sałatą, wiesz, to można jeść. Naprawdę w hotelu całkiem fajnie gotowali, więc no mi się to osobiście nie nudzi. No i ta kawa z masłem jeszcze wpadała pewnie z jeden raz, tak myślę, po obiedzie. I to głównie tyle. Suplementowałam sobie, wzięłam oczywiście elektrolity, bo przy tak dużym wysiłku to wdrażam wtedy suplementację. Witaminę D i taką podstawę, probiotyk też raczej na wyjazdach zawsze mam ze sobą. Także to suplementowałam, no i byłam w ketozie. I teraz bardzo ważny wniosek. Jeżeli jesteś na urlopie all inclusive i tylko leżysz na plaży, to może cię z ketozy wywali. Ale jeżeli dołączysz do tego ruch, my na przykład byliśmy nad Bałtykiem i pływaliśmy w morzu, które za ciepłe nie jest, miało wtedy 20 stopni, no też nie było tak bardzo zimno, ale jednak już organizm zaczyna spalać energię, żeby ocieplić ciało. Jeżeli masz aktywny czas, a ten mój czas był bardzo aktywny, to również pomoże Ci to zostać w ketozie. Jeżeli nastawiasz się na wakacje all inclusive, ale na przykład będziesz dużo spacerować, zwiedzać i będziesz ten czas spędzać aktywnie, to spokojnie, nie musisz tego wszystkiego ważyć, mierzyć, sprawdzać, liczyć, tylko po prostu ciesz się tym czasem. Dodatkowo, jeżeli spędzasz czas na świeżym powietrzu, na łonie natury, to również ta ketoza będzie dużo łatwiejsza do utrzymania. A poza tym, jeżeli nie masz pewności, czy to jedzenie jest odpowiednie, to zawsze można zapytać kelnera, powiedzieć, że po prostu nie możemy pewnych rzeczy jeść. Niektórzy już wiedzą, co to jest keto, a jak nie wiedzą, to też można powiedzieć po prostu, że nie wiem, ma się alergię na cukier. Może uwierzą. I po prostu zapytać, co na tym talerzu jest i wybierać te rzeczy, które rzeczywiście będą ketogeniczne. Jeżeli później mamy zdychać, no to nie ma sensu. Tym bardziej, że są też fantastyczne steki, oj, pysznego jadłam tatara z łososia, był po prostu rewelacyjny, więc naprawdę dużo ketogenicznych posiłków możemy sobie w hotelu zamówić. Także moim zdaniem da się być w keto również na wakacjach, jeżeli oczywiście nam na tym zależy i nie jest to wcale takie trudne, a ja nawet zjadłam parę owoców też pomiędzy, jakieś borówki, a nawet parę winogron mi się zdarzyło, więc to nie jest tak, że też jakoś tak strasznie tym się przejmowałam. No ale czułam się świetnie i też moje wyniki potwierdziły to, że tą ketozę utrzymałam. Także można. Dajcie znać, jak tam Wasze plany wakacyjne. Ja jeszcze teraz mam ostatni kamp na Mazurach, a później już wracam. Kończymy budowę, wprowadzamy się i robimy YouTube'ową parapetówkę. Jakoś to jeszcze muszę wymyślić i ogarnąć. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia za tydzień. Cześć!